Misja 21. Ostateczne powstanie. Zadania. Znajdź pamięć podręczną bomb benzynowych. Zniszcz wszystkie półgąsienicówki. Zneutralizuj wszystkich strażników prefektury. Wejdź do prefektury Paryża. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał aka Pomidor i witam was bardzo serdecznie już w przedostatnim odcinku z Zagrajmy w Medal of Honor Underground. Jaj, moi drodzy, no po prostu, no to jest masakra, co tu się odwala. Jak zapewne zastanawiacie się, dlaczego w ogóle mój głos nie jest synchronizowany z kamerką? Czy ty, Michał, znowu coś w montażu zesrałeś? Co tym razem poszło nie tak? Otóż, to jest nagranie w postprodukcji. W postkomentary, innymi słowy. Czemu? Co poszło nie tak? Wszystko było ok, do momentu, kiedy przypadkiem, kiedy czyściłem dzisiaj kompa, ponieważ nagrywałem jeszcze dodatkową rzecz, ponieważ jestem taki bardzo pracoholik, mimo że się opierdzielam i tak dalej, to no można by powiedzieć, że przypadkiem wywaliłem nagranie z sesji tej, którą teraz widzicie, więc muszę się jakoś posiłkować i stwierdziłem, że nie chcę naprawdę przechodzić po raz setny tych misji, więc stwierdziłem, że po prostu będziemy dzisiaj się wyjątkowo na dwa odcinki ostatnie z tej serii posługiwać językiem migowym, czyli po prostu będzie moja kamerka, ale audio zupełnie inne będzie i będę komentował to w ten sposób, co tutaj będzie miało miejsce teraz, bez żadnego wyciszania się, bez żadnego jakiegoś przesadnego skupienia się, tylko będę mógł na bieżąco wam mówić, co tutaj kurde się dzieje. Jestem kasztanem, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że przez to, że popełniłem taki błąd, no to sam sprowadziłem na siebie tak zwane nieszczęście. Dobra, koniec gadania na temat technikali i rzeczy, które dałem dupy. Jesteśmy w Paryżu, wróciliśmy z powrotem do Paryża, do Francji. No i tyle, co mogę powiedzieć. Jesteśmy we Francji, czyli znowu w miejscu, gdzie tak naprawdę to wszystko się zaczęło. No i teraz nasze zadanie to jest oczywiście zniszczenie wszystkich tam beczek, unicestwienie oczywiście przeciwników oraz inne tam duperele, które musimy dodatkowo zrobić. Pierwotnie ten film, który teraz widzicie, miał pojawić się jako jeden długi odcinek, ale stwierdziłem, że nie będę was katował 40-minutowym materiałem z tej gry i podzielę to po prostu na dwie części. Pierwsza część, czyli ta, będzie trwała 26 minut bodajże, plus oczywiście mój komentarz, a następna część trwa minut 16 albo 17, coś takiego. Ja to nagrywam, to nagranie głosowe, 12 lutego. Mój oryginalny plik audio jest sprzed 9 dni. Sprzed 9, dobrze liczę? 12 minus 9. Tak, sprzed 9 dni, dlatego że to był 3 lutego 2022 i było między godziną 13.13 a 14.40, bo o 14.40 skończyłem tę gierkę nagrywać. Tak więc niestety trzeba teraz nadrabiać, że tak powiem, rzeczy, które zostały spieprzone. No ale ja sobie to szybko nadrobię, z wami sobie tutaj troszeczkę porozmawiam i będziemy mieli co będziemy mieli, czyli miejmy nadzieję, że wszystko w porządku będzie. Niestety póki co, jak widzicie, żadnych ciekawostek nie ma ani nic, dlatego że już mogę tu w tym momencie powiedzieć, że do końca tej serii, czyli jeszcze przez następny odcinek, nie będzie już żadnej ciekawostki, dlatego że ciekawostki się już skończyły. Jedyne, o czym będę oczywiście dawał wam znać, to że następna misja to jest ta misja, taki jest podtytuł misji, to musimy zrobić i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, tak to właśnie wygląda, tak to właśnie się prezentuje. Ogólnie miejsce, po którym teraz chodzimy, bardzo mi przypomina Bydgoszcz. I nie, to nie jest dlatego, że tęsknię za Bydgoszczą, a bardziej dlatego, że też było takie przejście schodami w, powiedzmy, na takie mniejsze piętro i mogło się zobaczyć przez barierę, jak coś tam sobie pływało. Albo nawet nie tyle co Bydgoszcz, co jeszcze Gdańsk mi się przypomina. Dosłownie, autentycznie, patrząc na miasto i w ogóle te przedmieścia, w ogóle te wszystkie miejsca, które tutaj zwiedzamy, to autentycznie kojarzy mi się to wszystko właśnie z taką nostalgiczną podróżą do Gdańska albo do Bydgoszczy, za co wielki props i naprawdę mega szacun dla twórców, że coś takiego zrobili. I nie twierdzę, że jest inaczej, że inaczej wygląda to w Francji i tak dalej, bo podejrzewam, że to jest mniej więcej odwzorowane, może nie jeden do jednego, ale w takim dużym, powiedzmy, uproszczeniu, jak to mniej więcej mogło wyglądać te
kilkanaście lub kilkaset lat temu. W sumie bardziej kilkaset by tutaj bardziej pasowało jako stwierdzenie faktu. No. No i przy okazji, jak widzicie, no co ja mogę powiedzieć, no Niemcy to debile są. Mam na myśli w sensie przeciwników naszych. Nie mam na myśli jakby samego, całego narodu, tylko mam na myśli przeciwników, których tutaj widzimy. No to są po prostu idioci, bo jak widzicie, stoję na wprost nich, a oni robią jakieś piruety, nie potrafią mnie w ogóle w żaden sposób zaatakować, a jak już potrafią zaatakować, to się po prostu kampią, kamperzy jedni. Nie potrafią, kurde, pogodzić się z tym, że mogą przegrać, to od razu się, kurde, kampią i zmieniają taktykę, no. Banda jełopów i idiotów, bez kitu. I tak, przy okazji tutaj będę naparzał w ten tank, dlatego że no trzeba było go unicestwić, dlatego że on by w nieskończoność jechał. A z tego co widziałem, z tego co się mniej więcej orientuję, bo oglądałem sobie walkthroughy na YouTubie, tak z ciekawości przy okazji, po tym jak już dawno ten let's play skończyłem, to mogę wam powiedzieć wprost, że jest spora szansa, że tankowiec mógłby w nas wjechać, co spowodowałoby oczywiście naszą śmierć. A my nie chcemy ginąć, my raczej chcemy innych tutaj unicestwiać, a nie być sami unicestwieni. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, że nie muszę tego tłumaczyć. I komentuję to sobie jak zwykle oczywiście z poglądu z Sonnego Vegasa. I mam wyciszone jakby wszystko, żeby dźwięki z gry nie nachodziły się na moje komentowanie teraz, bo mogę się łatwo rozproszyć, jak będę słyszał jeszcze przy okazji grę. Tak więc no mam nadzieję, że będziecie na tyle wyrozumiali, że jak najbardziej zrozumiecie sytuację, w jakiej obecnie się znajduję i jak bardzo jestem załamany tym, że dokonałem takiego idiotycznego ruchu. Naprawdę nie wiem, co ja miałem we łbie, że coś takiego zrobiłem, że przypadkowo wyrzuciłem jakby moje nagranie w AV. No ale dobra, już nie przeżywajmy tego tak, kontynuujmy dalej, co tutaj będzie miało miejsce. W tym momencie właśnie będziemy walczyli z typem, który ma Panzerfausta, więc lepiej uważać, lepiej go już od razu unicestwić na zaś, bo może to się po prostu źle skończyć. Jakbym stanął sobie tam w miejscu i nic nie robił, to praktycznie zasięg tej rakiety byłby tak mocny, że mógłbym już zginąć. A jako że nie udało mi się zginąć, no to tyle dobrze. Ale widzę, że tu nie tylko jeden jest z wyrzutnią rakiet, bo jest jeszcze drugi. Może to nie on, ale wiem, że na wprost teraz będzie właśnie dwóch takich z wyrzutnią rakiet, albo nawet jeden. Nie pamiętam, ile ich dokładnie było. W każdym razie pamiętam, że standardowo poza skupianiem się na gierce, bo chciałem oczywiście, wiadomo, wszystkich tutaj wybić, to standardowo również zwracałem uwagę na to, co ma miejsce, czyli na przykład właśnie na grafikę, na muzykę, ogólnie na sam koncept poziomu. Bardzo mi się podoba koncepcja tego poziomu, tej misji. Uważam, że nie ma na co narzekać. I w ogóle jestem głąb, bo mogłem się pójść wyleczyć, a tego nie zrobiłem. I przy okazji to są, jak widzicie, to są totalne debile, bo sami siebie wybili granatami. Co mogliście zauważyć, że po prostu jeden sobie pod nogi rzucił i stali w miejscu jak takie downy dosłownie. Aż muszę z wrażenia się napić, bo mi zaschło w gardle. Cholera jasna. No, tak więc trzeba będzie to przy okazji też wyciąć moje chrząkanie, ponieważ ja nie chcę, żeby coś takiego miało miejsce na let's playu. I możemy kontynuować sobie dalej naszą przechadzkę po Medal of Honor Underground. Powiem wam szczerze, że nie będę tego ukrywał, ale jest spora szansa, że w tym roku zabierzemy się również za Medal of Honor 1 na PS1, ponieważ jest jeszcze druga część. Bo ta część, którą teraz widzimy, czyli Underground, to z tego co czytałem na Wikipedii i z tego co zagłębiałem się w historię Medal of Honorów, tak śmiesznie to zabrzmiało, to ponoć ta część dzieje się przed wydarzeniami z pierwszej części, czyli tak naprawdę tak jakbyśmy grali w Medal of Honor 0, bo jest to przed jedynką, a Medal of Honor 1 jest później. I tam nie gramy już Manon, tylko gramy chyba właśnie Jimmy. O ile pamięć mnie nie myli, bo chyba Jimmy chyba ma dłuższą kampanię właśnie w Medal of Honor 1. To chciałem właśnie powiedzieć,
ale jak zwykle musiałem poplątać się w zeznaniach i musiał mi się język splątać. To jest typowe niestety, jak chcę na spokojnie coś powiedzieć i bardzo szybko chcę to powiedzieć, to niestety język bardzo często mi się plącze i mi się to bardzo nie podoba, bo walczę z tym oczywiście, no ale nie zawsze to wychodzi. No i w tym momencie zostały nam dwa podpunkty do zrobienia, więc nie mogę od tak sobie zakończyć misji, no bo halo halo, muszę jeszcze przecież uzupełnić te dwa podpunkty, no co wy myślicie, że ja pójdę teraz do... Teraz pójdę tam na wprost tylko po to, żeby dostać ekran Mission Failed? No nie, no bez przesady. No i teraz właśnie się tutaj kręcę i oryginalnie komentowałem to w ten sposób, że ja pierdzielę, co ja mogłem w tym momencie pominąć. No. I zaraz zobaczycie, co dokładnie pominąłem, ponieważ... no to jest po prostu masakra jakaś, co ja pominąłem. Proszę bardzo, patrzcie teraz na to. Dokładnie tak. To ja pominąłem. Dacie wiarę w to, że pominąłem właśnie te butelki? I przy okazji pokazałem wam, co jeszcze pominąłem. W zasadzie to już tak nieobowiązkowo, ale stwierdziłem, że pokażę, że tam był właśnie schowany ancymon, którego trzeba było wcześniej się pozbyć, a tego nie zrobiłem. I przy okazji się w tamtym momencie wyleczyłem. Tak więc... Misja 20 jest zrobiona, więc teraz czas na misję 21. Jej! Misja 22. Ulica po ulicy. Zadania. Zneutralizuj strażników barykady. Znajdź mapę metra, wejdź na rynek. No to jedziemy z koksem. Ulica po ulicy. O, ta misja może się walić. Autentycznie, ta misja może sobie spłonąć. Nie lubię bardzo tej misji. Ta misja uprzykrzyła mi życie. Ta misja spowodowała, że zamiast siedzieć powiedzmy 20 minut, to spędziłem tutaj 40 minut. A dlaczego? Ano dlatego, że tutaj jest naspamione tych przeciwników, że ja cię sunę, dosłownie. Oni momentami strzelają za ściany, ty nie widzisz, gdzie oni strzelają, teleportują się w ogóle po mapie. Walić tę misję, dosłownie autentycznie walić, jestem hejterem tej misji. Od dziś mówcie mi, że jestem hejterem misji 21. Ulica po ulicy. Autentycznie. No kto to wymyślił, żeby robić taki system, że oni strzelają za ściany, weźcie mi powiedzcie. Nie widzisz przeciwnika, on w ciebie może władować tyle kul, że po prostu, kurde, już jest po tobie. No masakra kompletnie, no kto to wymyślił? Kto to, kurde, wymyślił? Kto to widział? Dobra, już nie użalajmy się nad sobą. Tak więc, zwiedzamy sobie teraz kolejne francuskie przedmieścia i strasznie mi to miejsce przypomina getto, nie wiem dlaczego. I to takie naprawdę bardzo, bardzo zaniedbałe getto. I tutaj trochę musiałem kul władować, bo oni są na tyle wytrzymali, że zobaczcie, ile kul musiałem w nich władować, żeby oni łaskawie padli. Najgorsze w tej misji jest to, że właśnie tutaj zaczynamy misję z Jimmym. Jimmy oczywiście może w tej misji zginąć, taka ciekawostka, tak więc jak on zginie, to nie będzie żadnej misji nieudanej ani mission failed, jak chcemy sobie to nazwać. Tylko po prostu Jimmy sobie padnie i tyle. I w sumie gra ma wywalone to, że on padnie, tak na dobrą sprawę. W każdym razie... na szczęście nie musieliśmy go eskortować nigdzie, chociaż podejrzewam, że gdyby on przeżył, to mielibyśmy za tę misję 3 gwiazdki, a tak to z tego co pamiętam mieliśmy gwiazdek 2. Więc no niestety musieliśmy pogodzić się z tym, że nie była ta maksymalna ilość gwiazdek. Oczywiście radzę wam od razu patrzeć do góry, jak wyjdziecie z tych oto... podziemnych przejść, dlatego że oni bardzo często lubią się na balkonach chować, a jak oni się chowają na balkonach, to oni wiadomo, strzelają sobie z góry, wy ich nie widzicie i później mamy problem. A tak to przynajmniej jedziemy sobie z koksem i nie musimy się o nic w zasadzie martwić. Tu przy okazji również powybijamy sobie koleżków, ale nie do końca, bo oczywiście tego to tylko ogłuszyłem. Patrzcie, normalnie to jest masakra, bo w rzeczywistości, w takim prawdziwym życiu dostalibyście taką miniseryjką i od razu już zgon, w ogóle was nie ma, odpłynęliście, jesteście w ogóle już w innym świecie, nie ma was na ziemi. No tutaj z kolei,
Możecie, kurde, ładować ile wlezie, a oni dalej, kurde, żyją. Oni są naprawdę, nie wiem, ja wiedziałem, że Ruscy są tacy, kurde, mocni, ponieważ wiadomo, no oni to tam chleją dosyć w wódę często, więc prawda jest taka, że oni są uodpornieni na ból, w zasadzie to wiecie, może być tak, że po prostu na przykład, nie wiem, jeden pójdzie za potrzebą do toalety, się załatwi i powiedzmy zaśnie na kiblu, to możesz władować w niego, kurde, multum kultum, będzie nieśmiertelny i nic nie oberwie, nie? Tacy są właśnie Ruscy, a Niemcy, no to... To mnie aż naprawdę bardzo dziwi, że oni są na tyle wytrzymali, że dają se rady. Boki zrywać dosłownie. Autentycznie boki zrywać z tego, co nie odwalają. No i w ten oto sposób Jimmy padł. Oj, Jimmy. Oj, Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Ale jesteś fajtłapa i fujara przy okazji, bo w łatwy sposób padasz. Na szczęście gra nie kazała mi ciebie eskortować, bo gdyby kazała by cię eskortować, to w tym momencie, kiedy to wtedy nagrywałem, no prawdopodobnie albo bym sobie wyrwał włosy z głowy, albo bym zaczął łbem o biurko naparzać. I to tak całkiem srogo. Ale na szczęście swoje włosy zaoszczędziłem, swoje ładne, zapuszczone włosy sobie zaoszczędziłem, tak więc mogę żyć spokojnie, mogę spać spokojnie przede wszystkim. A wam ogólnie jak się podobają te miejscówki, jak oglądacie oczywiście te serie, dajcie znać w sekcji komentarzy, czy podobają wam się te miejscówki, które teraz zwiedzamy, bo naprawdę mi graficznie po prostu, no kurczę pieczone, mega mi się podoba to. Naprawdę, autentycznie twórcy odwalili kawał dobrej roboty i nie mam problemu im to przyznać, wręcz przeciwnie, z wielką radością przyznam twórcom, że odwalili kawał dobrej roboty. I myślę sobie, żeby tak w razie co, żeby nie popełnić drugi raz tego błędu, jaki popełniłem dzisiaj, wywalając tamto nagranie z tamtej sesji, to podjąłem decyzję taką, że po nagraniu tego odcinka pomontuję sobie i od razu to dzisiaj zrenderuję tego 12 lutego, by już pozbyć się Medal of Honor u mnie z dysku i wiedzieć, że tym razem mam na pewno wszystko już ogarnięte w całości. I powoli będę musiał się szykować na nagrywanie następnej serii, ponieważ no kurde, Medal of Honor będzie kończony w tym momencie. I po Medal of Honor Sonic Advance 1, Sonic Advance 2 i 3, ale coś musi z tymi Sonicami lecieć, więc... Trzeba będzie coś wymyślić. Wymyślić, a nie wymyśleć. Naucz się mówić. Kurde. No i przy okazji standardowo oni muszą się chować właśnie w tych oto takich szczelinach, bo czemu by nie? Boki zrywać normalnie, wy to kawalarze normalnie jesteście, weźcie się kurde, zapiszcie do kabaretu Ani Murmru. Albo jak nie Ani Murmru, to w ogóle do szkoły pranksterów, bo ja widzę, że Niemcy, że wam kurde poczucie humoru dopisuje w tym momencie. Naprawdę jesteście kurde mega zabawni, wręcz powiem szczerze, że co prawda w tym momencie, kiedy na tej kamerce sobie tam tłumaczę co i jak, co tam się dzieje i tak dalej, skupiam się bardzo na tym, co ma miejsce, no to wewnętrznie to dosłownie miałem ubaw po pachy i się popłakałem ze śmiechu z waszych kurde kawalarskich rzeczy. Naprawdę jesteście świetni. Mówię, ja od dzisiaj waszymi fanami jestem. Normalnie aż kurde nie, wydrukuję sobie wasze zdjęcia i będę miał na koszulce. Czemu nie? Założę fanklub kurde pranksterów kurde. No i przy okazji tutaj jak widzicie lekko zadymione jest wszystko. A Jimmy sobie stoi w miejscu i myśli o tym, co sobie na obiad zjeść. Ale ja bym na jego miejscu odstawił te bardzo interesujące myśli i skupiłbym się jednak na tym, żeby może, nie wiem, przeżyć cokolwiek. Taka moja mała podpowiedź. No jak widzicie, on też ma zdolność teleportacji. No co wy nie wiedzieliście, że w tamtych czasach ludzie się normalnie teleportowali? No co wy, kurde, to co wy pod kamieniem żyliście? Nie no, naprawdę, serio. Wy to pod kamieniem żyliście, żebyście, kurde, nie wiem, no nie wiedzieć to, że można było się w tamtych czasach teleportować? No co wy, to tylko teraz niestety takich luksusów nie mamy, bo teraz jest świat bardziej rzeczywisty, a wtedy to była taka fikcja trochę. Wtedy to działo się wszystko i nic na dobrą sprawę, tak więc... Ajajajajaj. Dobra, koniec śmieszkowania, bo ja tutaj za bardzo się odpaliłem, a trzeba powiedzieć trochę pozytywnych rzeczy. Z tego co pamiętam z historii oczywiście mojej rodziny, która zagrywała się w tę produkcję, czyli mam na myśli mojego kuzyna,
to mój kuzyn z tą misją nigdy nie miał problemu. On ogólnie w ogóle z tą całą grą nie miał nigdy problemu. Może delikatnie go na początku te ostatnie misje denerwowały, ale patrząc na to, w jaki on bardzo ciekawy sposób przechodził te gry, a mianowicie, co mam na myśli przez słowo ciekawy, a mianowicie taki, że te wszystkie gry przechodził z zamkniętymi oczami, to naprawdę miałem dla niego takie dosłownie, autentycznie ogromne szapoba. Serio, sam chciałbym przechodzić tak Medal of Honor czy Call of Duty. Naprawdę, on te wszystkie gry znał na wylot, on to wszystko znał na pamięć. Dla niego te gry to jest jak dla mnie Crash Bandicoot, po prostu przechodzę z zamkniętymi oczami. No ale, takie gry też trzeba nagrywać na kanał, też nie można skupiać się tylko i wyłącznie na bardzo prostych gierkach jak Crash Bandicoot. Trzeba też niestety rzucać się na trochę inne tytuły. I proszę bardzo, panie i panowie, co to za impreza, halo, proszę państwa, co to za bar, kurde, halo, co to ma znaczyć? Co to były za popijawy i dyskusje? Przecież tutaj się dzieje, tutaj trzeba walczyć. Tutaj trzeba walczyć, żeby kulkę w łeb nie dostać. No naprawdę, no co wy odwalacie, panowie? Znaczy już ich nie ma w sumie, bo zostali sprzątnięci, ale chodzi o sam fakt, kurde. Zamiast skupić się na robocie, to oni, kurde, opitalają się i myślą, że są zabawni. Boki zrywać. No i tak jak już mówiłem wam na początku, tutaj obserwujcie, co się dzieje u góry, patrzcie w ogóle po całej planszy, bo jak widzicie, oni sobie bardzo często lubią właśnie na takich balkonikach przesiadywać i plotkować i przy okazji robić za tak zwany osiedlowy monitoring, coś co mi się osobiście bardzo nie podoba. I możemy sobie przejść z dwóch stron, a jednak nie możemy przejść z dwóch stron, ponieważ tutaj mamy ścianę, ale przynajmniej sobie naładowaliśmy troszeczkę HP. A HP jest bardzo ważne, dlatego że jak widzicie, jesteśmy atakowani z różnych stron i proponowałbym zejście z powrotem w dół. Tak więc, jeżeli ktoś tutaj jest i ogląda tę serię i na bieżąco komentuje, czyli mam na myśli Reya Capybara, to napiszcie, chłopaki, i może ktoś więcej, kto będzie zainteresowany tą serią, czy chcielibyście kiedyś w moim wykonaniu Medal of Honor 1 na PS1, czyli tą najpierwsiejszą, pierwszą część, ponieważ to są wydarzenia, po raz kolejny przypomnę, przed Medal of Honor 1. Czyli Underground to tak naprawdę taki Medal of Honor 0. Więc napiszcie, czy chcielibyście w moim wykonaniu Medal of Honor 1, czy fajnie w ogóle się wam tę serię ogląda. I no cokolwiek napiszcie, bo ja lubię czytać komentarze, ja lubię też poczytać komentarze krytykujące, co mogłem zrobić dobrze, a co zrobiłem źle. Wiecie, o co chodzi, no. Wasza opinia jest dla mnie bardzo ważna, bo dzięki waszej opinii ja wiem, na czym stoję i ja wiem, co mogę poprawić. A tak to niestety mogę bazować tylko na swoich doświadczeniach, na swoich przemyśleniach, a prawda jest taka, że no sami wiecie, jak to wygląda. I tutaj pamiętam, że skomentowałem to w ten sposób, że wow, udało mi się przeskoczyć przez tą barykadę, co jest ciekawe, bo nigdy mi się nie udawało, to wiadomo z jakiego powodu. No i tutaj miałem faila, dlatego że ja... że ja sobie przeskoczyłem, no i miałem, jak widzicie, mission failed. I musiałem aż się wrócić tutaj, żeby zneutralizować barykadę. Więc, no cóż, to co miałem zrobić, to zrobiłem i teraz można wrócić na sam koniec poziomu, tak więc teleportacja, proszę. No i już jesteśmy, jak widzicie, już jesteśmy na miejscu, możemy sobie ukończyć tę misję i w ten oto sposób skończyć ten otóż odcinek. Tak więc mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, czyli grupa na Facebook, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż na Instagramie daję wam informacje o odcinkach, jeżeli nie dostaliście powiadomień. No i przede wszystkim na te poniższe socjale, czyli grupa na Facebooku oraz na Discord, dlatego że tam jest integracja z wami. A my widzimy się w ostatnim już odcinku z Medal of Honor Underground i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.